Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełnił się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to uczniowie, Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól im najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Jezus udaje się do Jerozolimy i przechodzi przez Samarię, a więc krainę, która niekoniecznie jest przychylna tym, którzy pielgrzymują do Jerozolimy. Stąd też nie dziwi, że w pewnym miasteczku nie przyjmują tego już znanego Jezusa, który czyni cuda, który rozmnaża chleb, ale przede wszystkim, który naucza. Po co wpuszczać do miasta takiego, który może spowodować pewien zamęt? Może lepiej niech nasze miasteczko pozostanie takim, jakim jest. Dziś słuchając tej historii, tej opowieści Jezusa, który wzywa, który powołuje, może i my powinniśmy zadać sobie pytanie. Czy ja wpuszczam Jezusa do swojego życia? Czy ja wpuszczam Jezusa, czy może tak jak ci Samarytanie z dzisiejszej Ewangelii, przed Jezusem zamykam progi swojego domu, drzwi swojego serca? Proszę Cię, Panie Jezu, aby Twoja łaska, Twoja moc, Duch Święty, którego mi dajesz, pozwalał otwierać się każdego dnia na Ciebie, przechodzącego w taki zwyczajny sposób, tak jak ludzie, którzy idą do pracy, którzy jadą na wakacje, którzy odpoczywają. Ty idziesz do Jerozolimy, aby mnie zbawić. Pozwól, aby to przechodzące zbawienie weszło do mojego serca.